Panna krowa w kropki worna. Nie ma. Nie, gryzła. Gryzła trawę kręcąc mordą. Pamiętasz dobrze. Z przedszkola. No, ja też chodziłem do przedszkola. A propos, czy pamiętasz swoje panieńskie nazwisko? Przewolski. Jeszcze? Jaki Przewolski? Ty? Co? Pytam się, jak miałaś na panieńskie nazwisko? Ty? Piekula. No, więc na miłość boską, no. Ja ci mówiłam o drugim mężu. Ja to już nie. Na pewno nie Przewolskiego. Bo przecież Przewolski był ten Eryki, no co ty? Wardy. Pamiętam Wardy. Ty później przecież... Twój przypadek jest o tyle ciekawy, że masz nazwisko panieńskie takie samo jak mama. Saudego. Tak? Nie wiem. No po dziadku jesteś Sałyga, no. Sałyga. A później... Siadamy. No siadaj. Zamknij Mirek okno. Nie trzeba. Chodzi mi o to, bo też dzisiaj ja się budzę o 3-4 rano i układam sobie dzień. Głowa mi się, wiesz, coś tam. I właśnie uprzytomniłem sobie, że twój przypadek jest na tyle Ale, no więc... Dobrze, i zadzwonię innym razem, dobrze? Bo prawie cały czas jestem w domu, jestem w moim pokoju sama. Jak pies bezpański, więc będzie mi bardzo miło porozmawiać z tobą, przychodzić. Już. Dobrze. Normalny dzień, bo na razie ci życzenia bożonarodzeniowe składam, ok? Wszystkiego najlepszego. Dobrze. Działa? Zaczynamy tutaj afisze Karle Depina. Czemu przeczytać? Trzeba było przeczytać. Co się ma? Jak się czujesz? Płaszcz z obszyciami futrzanymi. Mikołaj... No to dobrze. Słuchaj, to dam ci na chwilę Barbara do telefonu. Dobrze? Żebyście sobie porozmawiały, bo akurat przyjechałem, a wiesz, a później już zadzwonię tam od siebie z domu, żeby wiesz, to jak wrócę do domu, dobrze? Na razie jesteśmy u Barbary w pokoju. Tak, masz. Siadaj. Siedzę. Czekaj. Jak? Ela, zapytaj, no. O co mnie pytasz? Halo. Jeszcze żyje. Sprecyzowałam sytuację. Mam dwóch bliźniaków prawie, 18-letnich tutaj i mi układają mi telewizję, różne numery w telewizji. O, no to ci wszystko mówi. Tak. Masz mój numer telefonu?
Ja nie znam na ten. Ale zaraz Krzyś poda. Zaraz on ci poda. Przygotuj tylko długopis. No, szkoda, że daleko jesteśmy. Boże, cudownie, to całą kawalerię mi przyjdzie. Już przesypane. Część musimy. Poczęstuj się. O, ale nie za dużo, bo zaraz obiad. Otwórz szybko, Mirek, ten kalendarz. Otwórz na pięknie. Pięknie. Dobra. Mirek, czekam, aż otworzysz folię. Tu jest. Może to się drzwi otwiera. Mówię ci, że takie głupoty robi, ale to cały dzień, 100 razy dzień. No przynajmniej wiesz, że żyjesz, no? No, patrz, poprzedzałem ci do kilku pojemników. No, w każdej szufladzie to chyba zjedziesz? Mówię, bo przecież wszystko od razu zjesz. Zjedz. Chyba nie zmienić. Obiad. To sobie zrobię jeszcze trochę. A to możesz mieć nawet na wierzchu, bo to nie są lody. No masz schowaj sobie to, nie? Ja jeżeli nie chcesz, to nie. A, jesz, dobrze, no przepraszam. Już mi jest na razie zimno. Te marki trzeba posiblać. Cicho, po prostu mów. I ten, gdzie to chcesz sobie sprzedać? Między nogi. Nie będzie. No chyba, że masz ruską fularzerkę. Miro się uśmiecha. W tym wieku to już pewnie... Jak nie wiesz? Co nie wiesz? Czego nie wiesz? Co to? Żebyś wiedziała, że tutaj masz resztę czekolady. Gdzie chcesz kalendarze? Nie masz? Dobra, za chwilę powiem ci. Tutaj, na porządrze. Wiem, dwa, wiem. Chciałabym je... Trzeba iść do antykwariusza. Barbara, siadaj. Zmęczony, bo jechałem samochodem, a teraz on popracuje. Tu masz koty.
Uwielbiam. No wiem, że uwielbiasz, a drugi masz też na przyszłość. Trzy kalendarze. Ojej, pięknie. Masz tyle żumów. Uważaj, pij. Czy nie chcesz? Za gorąco. No dobrze, no. Ja mam dwie kurtki. Zanim nie, weź te czekoladki od razu z powrotem do torby. Schowaj. Nie chcę. Przełożone do torebki. Ojejku, na miłość boską. Do krajobrazu Polski. No to on wybierał, dlatego się tak chwali. Chwal go. Pogłaskaj go pod włos. Nie prowokuj. Mam rękę wolną, nie mam jej nic. Ona nie umiesz. A, masz swoją choinkę. Widziałeś kwiatek? Widziałeś kwiatek, jak cię kupił? Mogę kwiatek ci przyniosę, tam palenkę taką. Widzisz czy nie widzisz? Widzę stąd. Nie ma więcej światła. Czego nie jest tutaj światło. Trzeba było. O, ciebie. Pierwszy. A to. Pierwszy klawisz na tamet. Tu. Z młotkiem przyjechał, widzisz, na polowanie. No cóż, coś wymieścić mnie. Ja przygotowałam taki rodzaj sztuki o tym, jak się ludzie starzeją. Ty przygotowałeś, tak? Literatura. A. Literatura piękna. Ale widzę, że nie widzicie. Będziecie mówić o czasu słuchać. Powiedz mi, ja cię nagram na kasetę, przekam na kasetę. To już takie techniczne rzeczy, to z nim rozmawiam, nie ze mną. Dobra. To Radek? Dobra, tutaj masz taki... Radek. Jest... Gdziebym już mogła sobie wpisać. No wyłącz, bo nie będziemy rozmawiać. Wyłącz. Zobacz, tutaj masz... Widzę, co mam. No. I możesz sobie powpisywać rzeczy. Rozumiesz? Każdego dnia.